Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokrótce omówimy sobie mój kodzik, który dostałem specjalnie dla Was z okazji nowej edycji Heleveitora. To po pierwsze, a że tak powiem w drugiej części filmu zrobimy sobie omówienie aktualizacji 13.1, bo przez ostatnie 3 dni praktycznie nie było mnie w domu, nie miałem jak Wam tego nagrać, także połączę to w tym filmie, żeby po prostu nie trwał on tam 2-3 minuty. Ale na wstępie pamiętajcie, bo już zresztą widzicie co to jest za kod, kod drugi od tak naprawdę licząc od mojej głowy, bo pierwszy to jest oczywiście na W57, który jest jeszcze aktywny przez około chyba tydzień, jak się nie mylę, także no o tym już wszyscy wiedzą, już na ten temat powstawał film i tak dalej, natomiast nas wszystkich pewnie interesuje ten drugi, czyli neutral podłoga Hell, którego może używać każdy od 10 poziomu, to też jest bardzo istotne, ale tutaj na wstępie Wam powiem, żebyście po prostu ten kodik oprócz tego, że go użyjecie sami, no to rozsyłali. Nabijamy standardowo mocne statystyki, więc jakby zawsze o tym otwarcie mówię, że mi na tym zależy, także po prostu rozsyłajcie wśród swoich gildi, wśród swoich znajomych, na jakichś Discordach i tak dalej, i tak dalej, będzie mi bardzo miło. I na wstępie, zanim w ogóle powiem co te kody dają, jak dokładnie ich użyć i tak dalej, to możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli użyliście mojego kodu i go rozesłaliście, także klikajcie teraz tego kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, bo kody jak pewnie wiecie, kto tutaj śledzi kanał na bieżąco dostaje praktycznie cały czas czy to z okazji nowego serwera czy to z okazji tam, właśnie jakichś eventów specjalnych i tak dalej, więc możecie śledzić ten kanał, żeby być na bieżąco z tymi kodzikami No i oczywiście, piszcie komentarze, jak się w ogóle zapatrujecie na to, że już w tym momencie startuje event helevatora, bo tak naprawdę ja ten film mogę opublikować dzisiaj o godzinie 16, czyli piątek 16. No i również w tym momencie startuje właśnie helevator, to pierwsza sprawa, także piszcie w komentarzach, jak się zapatrujecie. Możecie pisać, czy wszystko ok z kodem i tak dalej, i tak dalej, więc jakby do tego zachęcam. No i okej, okay, pierwsza sprawa to jest kodzik tak, jak mówię, jak tego kodu w ogóle użyć? Tu może zaprezentuję. Wchodzimy oczywiście na swoją postać. W ogóle co chwilę mnie wylogowywuje. Jest piątek, godzina przed 11. Praktycznie już 11. Nie wiem, czy coś robią z serwerami, czy coś, no ale co chwilę mnie tutaj wywala ze wszystkich serwerów. Nie mam pojęcia dlaczego, no ale być może dlatego, że właśnie dzisiaj startuje elevator i chcą uniknąć tego, żeby serwery nie wybuchły o tej 16. Oczywiście, jak wy to oglądacie, to już macie 16, już możecie tego kodu używać. No i jak go użyć? Standardowo wchodzimy sobie tutaj w plusik obok naszych grzybków. Klikamy sobie gratis, no i wpisujemy neutral podłoga hell, Kod jest taki sam jak kiedyś. No i jak klikniemy daj mi bonus, to wszystko powinno działać. Ja to nagrywam wcześniej, w tym momencie jeszcze mi pisze, że wpisany kupon wygasł, bo taki kupon już kiedyś był, chyba z okazji pierwszej edycji elevatora, jak się nie mylę. Nie wiem czemu robią ponownie ten sam kod. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać, że nie będzie tak, że jak ktoś tam użył kiedyś tego kodu ode mnie, to teraz nie będzie mógł. Naprawdę mam taką. Ogromną nadzieję, że jakoś to zresetują, czy jak to tam powinni zrobić, no ale w tym momencie jeszcze kodziki są wyłączone, więc dlatego też piszę, że ten kupon wygasł. No ale jak wy, jak ja to nagrywam, oczywiście jak wy to będziecie już próbowali wpisać, jak to oglądacie, to powinno wszystko śmigać, tak? Śmigać, także tutaj gratis, neutral podłoga Hell, no i wszystko powinno być ok. Teraz tak, tak jak mówiłem, kodu można użyć od 10 poziomu, więc to jest jedyny tak naprawdę wymóg. Nieważne jaki serwer, nieważne jaki poziom postaci, a nic, by tyle by był ten minimum 10 i tak naprawdę tyle. Co w ogóle kodzik daje? Po pierwsze daje wam 25 kart kluczy pod event, czyli po prostu ten helewatorowy. Przypominam, że karty klucze są do tego, żeby móc walczyć w helewatorze. Jak te karty klucze nam się skończą, to się odnawia jedna bodajże na pół godziny jeżeli dobrze pamiętam jak startuje elevator no to mamy 15 od razu jakby powiedzmy tam wygenerowanych no i jak użyjemy tego kodu to dostajemy jeszcze 25 więc łącznie na start mamy ich 40 także bardzo bardzo dużo yy, to pierwsza sprawa i druga sprawa to jest Stock klepsydr i jeszcze nieśmiertelka, czyli taki można powiedzieć bonus no bo jednak kodzik jest głównie pod elevator no ale jak pewnie wiecie yy, tutaj dorzucili coś powiedzmy do tego kodu nie no i kodzik działa od teraz czyli piątek godzina 16.00 jak ten Film wlatuje na kanał do 31 lipca 23.59, także macie tylko i wyłącznie 2,5 dnia, żeby go sobie użyć, żeby go rozesłać, żeby yy, tam no, zrobić to, co wam po prostu wcześniej mówiłem. Także oczywiście będę wdzięczny. Yy, no i chyba tyle. Jeżeli byście nie dostali nagród, by coś takiego się zdarzyło, albo byście nie dostali tych kart kluczy, yy, to już kiedyś tak było, że na przykład musicie zrobić jedną walkę w chlewej torze, wtedy te karty klucze wam dojdą spróbujcie się przelogować, jeżeli by był jakiś problem, zdjąć, założyć broń i tak dalej, to jakby taka standardowa formułka, no ale serwery pewnie będą obciążone, więc różnie z tymi kodami może być to pierwsza sprawa, druga sprawa to oczywiście to co już wspomniałem, żebyście rozsyłali kod po swoich gildiach, znajomych tam na jakichś discordach, grupkach na Facebookowych i tak dalej, gdzie tam tylko możecie, trzecia sprawa to kodów twórcy możecie i tak użyć tylko raz na konto, nieważne którego twórcy nie możecie wszystkich użyć, więc oczywiście będę wdzięczny jak wybierzecie mój, no i i tak naprawdę, kodziku możecie używać też na kontach, nawet na tych, na których nie gracie, a gdzieś tam jesteście zalogowani i macie je pod ręką, żeby po prostu, tak jak mówię, nabić statystyki będzie mi bardzo miło. I tak naprawdę, chyba tyle odnośnie kodu. Chyba wszystko powiedziałem to, co powinienem, i teraz możemy przejść do omówienia aktualizacji 13.1, której, tak jakby chyba, opis pojawił się we wtorek. A sama aktualizacja weszła w środę albo w czwartek, mówię. Nie było mnie w domu praktycznie 3 dni, więc nie jestem przekonany, kiedy dokładnie. No i teraz tak. Po pierwsze pokazuję wam tą grafikę, czyli opis całej tej aktualizacji. Natomiast możecie tutaj dokładnie tego nie widzieć, ale to nic, dlatego że ja po prostu będę po kolei wszystko czytał. Witajcie bohaterowie. Poniżej znajduje się dziennik zmian aktualizacji 13.1. No i z nowości mamy nowa profesja bard. Niebawem ogłosimy, kiedy ta profesja będzie dostępna. Dokładnie, już słusznie zauważyliście, że na niektórych itemkach pisze, że ten itemek jest dla tam tej klasy, tej klasy, tej klasy, i na przykład dla barda. Więc po prostu ten bard już jest w plikach. Gry, chciałbym Wam to teraz pokazać, ale nawet nie jestem w stanie za bardzo, bo tutaj mi tego nie pisze, nie wiem czemu, hmm, czy coś nie tak, czy, czy no nie wiem, na tym koncie w każdym razie, ale to nieistotne. No, dużo osób już zauważyło, że po prostu ten bar tak jakby siedzi w plikach gry, a kiedy go ogłoszą, to jeszcze nie wiadomo. Yy niebawem, nie? Skoro już przed tą aktualizacją to na pewno niebawem. W każdym razie no przeważnie jak śledzicie Shake'sa od dawna to wiecie, że po prostu yy, jakby nowe klasy wchodziły przeważnie z jakimiś nowymi serwerami czy coś, bo to wiadomo można mieć taki świeży start tą nową klasą postaci, także być może dopiero gdy będzie jakiś tam nowy serwer startował. Nie wiem nie jestem przekonany yy, no ale w każdym razie Bard już po prostu w plikach gry siedzi. No i druga nowość to jest Elevator, który nazywa się w tym momencie oszustwo. Yy, co do Elevatora to w ogóle w tym momencie jak to oglądacie to prawda Podobnie jest liveik na Twitchu, gdzie go sobie ogrywamy, więc jak komuś się nudzi, to może w oglądać. Natomiast postaram się Wam również na kanał dzisiaj jakoś wieczorem wrzucić po prostu zapis tego live'a, jakoś tam pocięty, dobrze, żebyście zobaczyli sami, co w ogóle w tym że się pozmieniało. Z tego co wiem. Jakaś tam zmiana weszła, gdzie te takie nagrody solo dla gracza, w zależności od tego, ile danego dnia zrobił potworów, zamieniają się w nagrody, które zdobywa cała gildia, i jakby już wiecie, jednostka nie ma znaczenia, bo chyba właśnie te nagrody dla jednostki w sensie one są dla jednostki, one je dostaje tak jakby nasza postać stricte no ale jednak musi na to zapracować cała gildia. I nie mówię tutaj o tych nagrodach na zamknięcie Helewatora, tylko po prostu są takie jakby skrzyneczki zdobywane, ale to wszystko wam pokażę, jak już po prostu Helewator będzie dostępny. To pierwsza sprawa. No i w zasadzie takich zmian chyba jeżeli chodzi o Helevator więcej nie było, ale to sobie tak jak mówię, ogarniemy na Twitchu i potem Wam wrzucę na kanał film jeszcze dzisiaj postaram się. Z poprawek mamy Helevator... Dom towarowy Belzebuba Smakołyki są przerobione pod względem ceny i efektów, czyli tam jakieś zmiany. Przekro, przeprojektowano systemy nagród dla girdli i graczy, dokładnie to, to co powiedziałem przed chwilą. No i poprawiono tekst dla smakoły, smakołyków w sytuacji, gdy nie masz broni, okej. Okay. Grzybiarz. Całkowicie zmienione funkcje, układ i wyświetlanie. Dokładnie, więc to co już tak naprawdę mieliście okazję zobaczyć na początku tego filmu, tutaj jak sobie wejdziemy w plusik, no to grzybiarz wygląda zupełnie inaczej. Jak sobie wejdziemy na telefonie, to również to wygląda inaczej. Także po prostu taka można powiedzieć zmiana czysto graficzna i no taka, że spoko, ale w zasadzie no nic nie zmienia, nie? Jeżeli o to chodzi. Dalej mamy karczma. Przycisk pomijania misji klepsydrom wyłączy się teraz na kilka sekund przed upływem czasu misji. No to akurat sporo, bo spoko, bo ja nieraz to klikałem omyłkowo, mimo że misja i tak mi się zaraz kończyła. No ale jakby to też nie jest jakiś ogromny game changer. Naprawione błędy. Ogólne. Niektóre światy gry nie były dostępne poprzez link w1.syfygame.net, czyli po prostu jak chcieliśmy wejść na w1, a potem na jakiś inny świat właśnie z tego linku, no to nie działało. Lista sprawunków. Listę można teraz również przewijać, gdy wskaźnik myszy znajduje się między dwoma wpisami. Klaser dokładności. Osiągnięcie zaklina sztorna odblokowywane sporadycznie dopiero po pokonaniu kolejnego przeci przeciwnika w lochu strefy mroku, czyli jakby to wskakiwało tak jakby z opóźnieniem i teraz powinno to niby działać, chociaż ostatnio jak coś takiego naprawili to i tak wskakiwało z opóźnieniem, no ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o postać to mamy naprawiono przedmiot w slocie drugiej ręki, który początkowo był ładowany jako biały kwadrat, to się zdarzało. Naprawiono błąd miejsca w ekwipunku, którego nie można było użyć. Nowy login teraz automatycznie naprawia problem. Spoko, grzybiarz. Aplikacja na iOS, przycisk oferty można było kliknąć tylko raz przy wejściu do grzybiarza. Karszma. Naprawiono animację w pasku przygód, którą można było podwoić używając triku i to jest jest, wam ciekawe, nie wiem jak to rozumieć, czy to był tylko błąd wizualny, czy w jakiś sposób można było używać striku, tak jak oni tutaj napisali. Podwoić sobie afkę, że zamiast 320 awki to można było zrobić więcej, czy coś takiego, nie mam pojęcia, nic też o tym nie słyszałem, nikt o tym nie pisał, więc chyba to nie było jakieś powszechne, albo po prostu był to błąd tylko i wyłącznie wizualny i nie wpłynął na naszą postać, bo jeżeli było można, niektórzy, którzy znali ten trik, że tak powiem, mogli zrobić więcej awki niż reszta, no to chyba dość słabe, nie, ale tak jak mówię, nikt tego nie odnotował, więc raczej, raczej tutaj aż takiego, takie, takie problematyczne to nie było, może w ten sposób. Dobra, lecimy dalej. Naprawiono błąd, przez który zadanie nie mogło zostać ukończone bezpośrednio, lub nie można było uzyskać prawidłowego dostępu do karczmy. Twierdza kontrataki można było powtarzać używając triku. O kurde, to też no, no nie za dobrze, szczerze mówiąc. Nie wiem dlaczego tak, takie coś wyszło, no ale dobra, nieistotne. Nie wiem, nie wiem, to akurat, no to chyba już miało wpływ realnie, bo ktoś mógł sobie więcej kontrataków robić. Tak to przynajmniej rozumiem, no ale dobra, nieistotne. grunże to naprawione i ja się nie. nie jakby spotkałem się z takim błędem czy czymś, nie wiem jak to nazwać, no w każdym razie grunt, że to zostało naprawione i grunt, że nie było to jakieś powszechne, bo no mówię, nie widziałem tego, nie spotkałem się z tym ani nic takiego. Gildia, naprawiono błędne obliczanie premii misji specjalnych na hydrze 20, wyskakujące okienko z powiadomieniem o zakończonej bitwie Gildii wyświetla się teraz poprawnie, to faktycznie czasem był z tym problem, ale ostatnio nie zauważyłem tego, ostatnio było okej. Okay. Lochy, strefy mroku. Niektóre klucze mogły zostać znalezione przez graczy na wysokim poziomie przed odblokowaniem wieży. Kalendarz logowania. Sporadycznie w kalendarzu wyświetlała się niewłaściwa ilość owoców. No i tyle, nie? Tyle. Mała aktualizacja, nie ma jakichś game changerów. No, generalnie grunt, że wchodzi ten bard, i to jest chyba taka największa zmiana. Tak więc tutaj. Zobaczymy, kiedy on zostanie już tak oficjalnie wprowadzony do gry. No, ale tak ogólnie, no to same tam jakieś poprawki, jakieś tam drobne błędy. No, ja teraz tak naprawdę nie oczekuję żadnych większych aktualizacji. Oczekuję tego, żeby po prostu w końcu naprawili gierkę w taki sposób, żeby ona była grywalna, żeby chodziła dobrze, a dopiero potem można myśleć o jakichś tam nowych funkcjach czy coś. Bardziej tego oczekuję, aniżeli, tak jak właśnie mówię, nowych funkcji. Dobra, to tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Znowu mnie tu swoją drogą wylogowało, ale to nic. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam o używaniu mojego kodiku, będę oczywiście bardzo wdzięczny, także go rozsyłajcie, używajcie, macie wszystko nad moją głową. Kodzik na w57 również jeszcze aktywny, w ogóle dobry start swoją drogą. Jak ktoś planuje na jakimś nowym serwerze zacząć, w sensie jakimś na w57 no to dobry start, bo od tej pory do niedzieli, do tam północy ma tak naprawdę zamiast jednego kodu to dwa. Najpierw ten neutral 57, a potem jak wbije dziesiąty poziom, to ten ogólny dla wszystkich Neutral Hell także, tak jak mówię, polecam jak ktoś myśli nad założeniem postaci, to teraz jest w miarę ok moment, no i co, tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę za oglądanie, zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie oczywiście suba z dzwonem zostawić, kto jeszcze tego nie robi, wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!